nazywam się Piotr Czyż, jestem architektem filozofem, ale to nie ma dla nas żadnego znaczenia tak naprawdę. Przede wszystkim jestem nauczycielem akademickim na Akademii Sztuk Pięknych również, ale przede wszystkim na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Architektury. I te dwa pierwsze zdjęcia to są dwa pierwsze zdjęcia, które będą się pokazywały na zajęciach między innymi z filozofii na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i przeprowadzimy dokładnie ten sam eksperyment, który przeprowadzamy na naszych studentach. Zapamiętujemy to zdjęcie, daliśmy sobie jakieś 15 sekund i oglądamy drugie zdjęcie. Tematem tego spotkania jest dziś, jutro, miasto. No to teraz głosujemy. Czy zdjęcie numer 2 to jest jutro? Tak, zadajmy to pytanie. Podnosimy rękę. Kto uważa, że zdjęcie numer 2 to jest jutro? Mamy tu zdecydowaną większość sali. I zadajmy drugie pytanie. Czy ten budynek jest nowoczesny? Podnosimy rękę. Kto uważa, że tak? Dlaczego? Dlaczego uważamy, że ten budynek jest nowoczesny? Czy my wiemy, że ten budynek wykorzystuje jakieś specyficzne technologie, które pozwalają mu oszczędzić energię? Ja o tym nie wiem. Ja nie decyduję o tym, czy on jest nowoczesny, czy nie jest nowoczesny, ale się pytam, czy my wiemy, jaki jest bilans energetyczny tego budynku? Czy wiemy, w jaki sposób wymienia powietrze i korzysta z rekuperatorów, które miałyby tam jakoś oszczędzić energię itd., itd.? Czy wiemy, czy jest ekologiczny? Nie. My podejmujemy tę decyzję tylko i wyłącznie w kategoriach estetycznych. I uważamy, że ten budynek jest nowoczesny tylko dlatego, że wygląda, jakby był nowoczesny. I to jest ogromny problem współczesnej kultury, w której my płytko oceniamy rzeczywistość wokół nas tylko za pomocą tego, jak coś wygląda. Zwróćmy uwagę na drugą rzecz. Tutaj oczywiście no jesteśmy akurat w tym budynku i dlatego wybrałem to zdjęcie. To nie ma dla nas znaczenia, że jesteśmy akurat w tym budynku, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że na poprzednim zdjęciu byli ludzie. Na tym zdjęciu nie ma ludzi. I my instynktownie podejmujemy decyzję, że to jest jutro. To co, jutro nie ma ludzi? W ogóle nie zwracamy na ten fakt uwagi i podejmujemy decyzję tylko za pomocą płytkich kategorii estetycznych. Zadajmy kolejne pytanie. Czy ten budynek jest nowoczesny? Zdecydowana większość oczywiście mówi tak samo. Czy ten budynek jest nowoczesny? Czy ten budynek jest nowoczesny? Czy ten but jest nowoczesny? Czy ten but służy do biegania? Zdecydowana większość z nas doskonale wie, że ten but nie służy do biegania, pomimo tego, że wygląda jak but sportowy. Mało tego, model tego buta nazywa się maraton. I wiemy, że nie służy do biegania. Bo nowoczesność, przyszłość, nie wiem, wizja tego, jak powinna wyglądać przyszłość, stała się kategorią estetyczną i my ją niestety bardzo źle wykorzystujemy. To jest pewne rozróżnienie, które stosujemy w filozofii na znaczące i znaczone. To jest znaczące. Napis Piotr Czyż, który mówi, że to jest Piotr Czyż. To jest znaczone. Ten napis oznacza mnie. Znaczące, znaczone. I we współczesnej kulturze problem, z jakim mamy do czynienia, który właśnie pokazaliśmy sobie na przykładzie tego terminu nowoczesność, jest taki, że znaczone nam zniknęło i że posługujemy się tylko i wyłącznie znaczącym. I powinniśmy jeszcze bardziej tak popkulturowo uznać, że znaczące wygląda mniej więcej tak. I jeżeli łapiemy tą metaforę, wszyscy łapią tą metaforę? Podnosimy rękę. Wszyscy łapią tę metaforę. To, czy zgadzamy się, że tak wygląda nasz współczesny świat? Podnosimy rękę. Kto uważa, że tak wygląda nasz współczesny świat, tak? I tak uwodzimy się nawzajem. Strojem, budynkami, nie wiem, malujemy się, kupujemy sobie iPhony, kupujemy sobie buty i wszyscy się oznaczamy. I nasza kultura, nasze miasto bezustannie się oznacza. I to jest problemem współczesnej kultury, dlatego że nasza kultura traci tą właściwą wewnętrzną treść. I my chcielibyśmy, żeby ta kultura wyglądała inaczej. A współcześnie wygląda jak Disneyland. To jest pojęcie wprowadzone przez Jeana Baudrillarda, który mówi, że cała nasza przestrzeń dookoła nas to Disneyland. I tak wygląda Disneyland. Wiemy o tym,
Mamy taką kompetencję kulturową, że wiemy o tym, że pojawienie się Darth Vadera w Disneylandzie jest niewłaściwe. Zobaczmy, jak daleko jesteśmy w Disneylandzie, że wiemy o tym, że to zdjęcie nie powinno zaistnieć. Jak daleko jesteśmy oznaczeni. Równie bardzo Disneylandem jest nasze otoczenie. To jest akurat słynne bardzo osiedle Beacon Cove w Australii, które zostało nazwane Legoland. Dlatego, że wszystko tam jest przygotowane przez dewelopera. Wszystko. Nawet, nie wiem, jakieś drobne urządzenia terenowe, nie wiem, krzaczki. Wszystko zostało przygotowane przez dewelopera i wszystko zostało prawnie usankcjonowane, że nie będziemy w tym osiedlu niczego zmieniać. I ten Legoland, albo inaczej Pleasantville, jak nazywają go mieszkańcy tego miasta, jest dużym problemem społecznym i kulturowym, z którym musimy się wszyscy uporać, bo wszyscy tak naprawdę żyjemy w takim Legolandzie, Pleasantville, Disneylandzie. I problem, jaki mamy, to to, że my ten Legoland lubimy. I osoby, które były brały udział w ankiecie, które były mieszkańcami tego osiedla, wypowiadały się właśnie w taki sposób na temat tego osiedla. One uwielbiają mieszkać w Legoland i nawet się tak leciusieńko z tego śmieją. Inny mieszkaniec mówi, że no słuchaj, bierzesz co chcesz. Ja wybrałem to i decyduję się na to i mam do tego pełne prawo. No, oczywiście mam do tego prawo. I dodatkowo to sankcjonowanie prawne osiedla daje nam możliwość mówienia, i tak mówi jeden z prelegentów, moja inwestycja została zabezpieczona. Chodzi o to, że specjalne ubezpieczenie mówi, że ta inwestycja zawsze będzie wzrastała w wartości poprzez to, że wszystko, co jest tam zaprojektowane, jest prawnie chronione. Nie mamy prawa przemalować swojego domu, przemalować swojego, nie wiem, przebudować swojego ogródka i różnych takich rzeczy, bo to jest prawnie chronione i dzięki temu nasza inwestycja jest chroniona. Bardzo wiele osób chciałoby mieszkać w takim Disneylandzie. Najprawdopodobniej tutaj na sali znalazłyby się osoby, które chciałyby mieszkać w takim Disneylandzie, bo jest to wygodne, jest to praktyczne. Ale zwróćmy uwagę, jeżeli ktoś mówi, moja inwestycja jest zabezpieczona w tym kontekście, jak nie myślimy o tym. Jak zupełnie nie zwracamy uwagi na to, że w rzeczywistości to jest tak dalece odsunięte od prawdziwej rzeczywistości. Moja inwestycja jest zabezpieczona przez to, że będzie zawsze pomalowana na różowo. A to jest to prawdziwe zagrożenie, ta prawdziwa przyroda i prawdziwa materia, z którą jakoś sobie musimy dać radę. Każdy z nas chce żyć estetycznie. Chce ślicznie wyglądać, być umięśniony, nie wiem, mieć śliczną żonę, mieć aryjskiego synka, aryjskiego pieska i wszyscy dumnie sobie chodzimy, dumnie razem w garniturze jemy śniadanie i pooglądajmy chwilkę to zdjęcie, dajmy sobie tak z 5 sekund. Na tym zdjęciu nie ma sztućców. Tak? To nie jest śniadanie. Ta całkowicie naturalna, sielankowa sytuacja jest w rzeczywistości fikcją. To jest Disneyland. To nie istnieje. Przede wszystkim, to jest obraz, ale to nie istnieje. Tak samo, to akurat ukłon do wszystkich kobiet. Która z pań tutaj wybrałaby się ze swoją córką kręcić hula hoopem w takim stroju? Ta sytuacja nie istnieje. To jest Disneyland, to jest kostium, to jest martwa natura i to jest nieprawda. I idąc do architektury, ale tak naprawdę architektury, czyli przestrzeni wokół nas, możemy od razu właśnie wybrać sobie bardzo znaczącą okładkę Time z 79, tam jest napisane na samej górze, gdzie architekt bardzo słynny Philip Johnson trzyma makietę swojego budynku. To jest jeden z pierwszych budynków postmodernistycznych, który pojawił się w Nowym Jorku i on jest dumny. I zwróćmy uwagę, jaką ikoną dumy właśnie architektury jako produktu no, lifestyle'owego, powiedzmy to, słowo, które tutaj użyjemy, którego bardzo mój kolega nie lubi, designu, że to jest designerski obiekt, z którego jesteśmy dumni i to jest ikona architektury i zwróćmy uwagę, jak maleńka jest wojna w Iranie, a jak ogromna okładka i ta duma przemawia przez
z tego zdjęcia. To jest akurat zdjęcie z zajęć architektury w Stanach Zjednoczonych, które przedstawia analizy, bardzo wydumane analizy dotyczące architektury. To jest słynny House Six Petera Eisenmana. I pokazujemy sobie, jak to analizujemy przestrzenie. Za chwilę zobaczymy zrealizowany budynek. O, tak wygląda ten budynek. To jest ikona amerykańskiej architektury. I tak wygląda wnętrze w tym pokoju, ale w rzeczywistości właśnie to wnętrze zostało przebudowane, ponieważ architekt tak bardzo modnie powiedział, że on chce sam podejmować wszystkie decyzje, no i państwo przychodzą do tego pokoju i mówią, ale dlaczego w naszym pokoju są dwa łóżka, jeżeli my śpimy w jednym łóżku razem? Architekt powiedział, no bo tak musi być, bo ja przemyślałem to wszystko, że pomiędzy tymi dwoma łóżkami musimy wybudować w podłodze specjalne przecięcie, które ma szklaną szparę, przez którą możemy zobaczyć pokój poniżej. Bo tak z tych super analiz wynika. Te analizy strukturalne, lingwistyczno-strukturalne, jak Eisenman to mówi, kazały mu rozdzielić to łóżko. Jak mógł? Ale zastanówmy się, jak on mógł to zrobić? Oni śpią razem w łóżku. I uwaga, po 8 latach to przeszklenie i to przeszklenie w ścianie zaczęło przeciekać. To była ikona architektury, która przecieka. Eisenman w obronie swojego projektu mówi, ja będę się tutaj patrzył, to może być najbardziej fundamentalna sprawa w projektowaniu i w robieniu architektury, żeby pokazać odbiorcy pewne szczególne regularności, które pojawiają się w projekcie i dzięki temu odbiorca, użytkując budynek, staje się ich świadom. I ta wypowiedź ma bronić tego, to działanie. I Jeremy Till, architekt brytyjski, przygląda się temu i pyta, no i co z tego? Ale naprawdę, co z tego wynika? Że ja jestem świadom tego, że w środku zawiera się jakieś szczególne regularność, która kazałaby mi jakoś to w szczególny sposób widzieć. Co z tego wynika? Tak naprawdę nic. I my musimy się uwolnić od tej strategii uwodzenia i znaleźć pewne narzędzia oceny, które pozwolą nam oddzielić od siebie tą kolorową, dziwną rzeczywistość i tak jakby przytłumić znaczące, żeby wydobyć z niej tą warstwę, która jest naprawdę, naprawdę ważna. I tu no dwa cytaty, które są dla mnie bardzo istotne i tak naprawdę już zbliżamy się do końca, bo najpierw postawiliśmy problem. To jest niesamowity cytat filozofa Hanny Arendt, która mówi, jedynym niezbywalnym materialnym czynnikiem obecnych czasów jest wspólnotowy charakter życia ludzi. Tylko gdy ludzie żyją na tyle blisko siebie, że potencjalność współdziałania jest zawsze obecna, będą też oni nośnikiem suwerenności i podstawą dla powstawania miasta. Bycie razem jest zatem najważniejszym materialnym nośnikiem suwerenności i autonomii. To jest niesamowity cytat, którego my, budując współczesną architekturę, niestety nie dochowujemy. I kiedy my korzystamy z miasta, już przyspieszam, zwróćmy uwagę, korzystamy z miasta, śpieszymy się, jemy, my nie patrzymy na architekturę. My nie oceniamy architektury estetycznie, tylko patrzymy, o, ta pani ładnie wygląda, ten pan nie za bardzo, ten pan ma dziwne buty, o, a może tu coś zjem, śpieszę się na tramwaj i różne takie rzeczy. My fenomenalnie, podchodząc do miasta, tak się mówi w filozofii, fenomenalnie rzecz biorąc, miasto nie jest przedmiotem oceny estetycznej. Tylko tak sobie po tym mieście chodzimy. I my wtedy nie widzimy tego znaczącego. Nie zwracamy na nie uwagi. I powinniśmy dlatego w naszej współczesnej kulturze przywrócić pospolite doświadczenie miasta. Tego, że sobie po prostu chodzimy, po prostu idziemy z kimś na kawę, oglądamy jakąś panią. Jesteśmy zainteresowani. Podpatrujemy, jak ktoś jest ubrany, nie wiem, no, czy cokolwiek takiego. I dzięki temu tak naprawdę identyfikujemy się z przestrzenią wokół nas. Dopiero wtedy, kiedy naprawdę możemy zaistnieć w tej przestrzeni, przysiąść, napić się tej kawy, pooglądać rzeczywistość wokół nas, możemy powiedzieć, że ta przestrzeń jest moja. I zróbmy sobie test. Czy ta przestrzeń jest dla ludzi, mogłoby być super testem, wystawienie głupich krzeseł przed ten budynek. Weźmy sobie jakąś ikonę architektury i wystawmy przed nią krzesła. I zobaczmy, czy możemy tam usiąść i napić się kawy. To jest zdjęcie z
z Berlina, które przedstawia zupełnie przeciętną ulicę. Ale my chcemy tam być. My chcemy tam spędzać czas. Współcześnie uważamy właśnie w tych nowych czasach, że powinniśmy zamienić tą tożsamość bardzo estetyczną na połączenia między ludźmi. I stąd właśnie hasło, które współcześnie bardzo się filozofom podoba, roots instead of roots. Połączenia między ludźmi zamiast tożsamości kulturowej budowanej poprzez estetykę, poprzez kulturę. Miejsce nie musi mieć tożsamości. Miejsce musi mieć ludzi. I to ludzie to miejsce definiują. I tu mamy przykłady nowojorskie, berlińskie, a tu eksperyment, który przeprowadziliśmy z kolegą. Zrobiliśmy eksperyment, że wybraliśmy miejsce, które jest zupełnie anonimowe, ale według nas śliczne. I za zero złotych skrzyknęliśmy różnych ludzi do tego, żeby mogli się w tym miejscu zrelaksować i bawić. Wzięliśmy krzesełka z Politechniki, te kubiki zostały pożyczone, ciężarówkę dostaliśmy za darmo od innego kolegi i dzięki temu stworzyliśmy przestrzeń przez 4 weekendy wakacji dla setek ludzi. I morał. Celebrujmy przeciętność. Celebrujmy przeciętność naszego życia i oczekujmy tej przeciętności. Nie musimy oczekiwać designerskich butów, kurtek, tramwaji, autobusów, budynków, miast, ulic, nie wiem, czegokolwiek. Nie musimy tego oczekiwać. Nie musimy wszyscy być ambitni. Możemy celebrować przeciętność. I tym możemy skończyć.